Busco, 6 kwiecień 2010 rok. Motto: można zagłaskać z miłości kotka na śmierć. Muszę wam opisać, ile się podziało w ostatnich dniach mojego pobytu w szpitalu w Busku. Postaram się na wesoło. Inaczej można załamać ręce lub się powiesić. Wiadomo, że tak się nie mówi, jak się mówi powiesić. Któż by się wieszał z powodu tak wielkiej miłości i przywiązania? Otóż byliśmy umówieni z mężem Kaziubciem, że odpoczniemy od siebie przynajmniej na ten czas, jak będę w szpitalu w Busku. Tymczasem, jak zwykle, nadgorliwość Kazia, miłości Kazia, uczyniła, że koszyczek mój, ulubiony zresztą, ten z krecikiem i podbródkiem, gwiazdkowy prezent, został w domu. A dlaczego? Zaraz wyjaśniam. Otóż wszystkie bagaże były przygotowane do podróży w przedpokoju, a ja wtedy zamarzyłam sobie o pysznej herbacie z soczkiem malinowym, niebieskim nowym termosie. Kaziu wziął koszyczek do kuchni, zrobił wspaniałej herbatki, do tego dołożył pięknego banana dla swojej Basieńki i koszyczek swoim zwyczajem zostawił w kuchni. Przyszedł Maruś, mój ulubiony zięć, trzeci zresztą, który miał mnie odwieźć do Buska swoim luksusowym samochodem, japońskim zresztą. Wziął wszystkie bagaże z przedpokoju, nas obydwoje zostawił w celu czułego pożegnania. Jednak Kaziu, bardzo wzruszony, sprowadził mnie do auta, pożegnał zadowolony, że teraz nie będą mnie bolały pooperacyjne rany przy jeździe na wspaniałych resorach. Odszedł w dal. Niestety, razem z moim wymarzonym, ulubionym koszyczkiem, w którym i telefon komórkowy, okulary, portmonetka, cążki do skórek i wyżej wspomniana herbatka, banan itp. Stąd właśnie wziął się u Kazia pomysł przywiezienia Basieńce koszyczka na miejsce do szpitala, mimo że rodzinka biła się o to, kto ugości słomianego wdowca w święta u siebie. A więc Basia dostała zlecenie poszukania mieszkania, wyżywienia dla męża, a tu nogi od lat niegimnastykowane, a teraz intensywnie ćwiczone, nie chcą nosić. Trzeba więc iść po najmniejszej linii oporu. Znaleźć wszystko jak najbliżej szpitala. Dalej tak nie pójdzie. Załatwienie wyżywienia okazało się bez problemu na miejscu w Krystynie. Mieszkanie u pani sprzedawczyni kosmetyków na murku pod głównym wejściem do szpitala. Panie z miejsca zresztą zaprzyjaźniły się. Nadszedł dzień przyjazdu, piątek. Powitaniom i miłym uśmiechom nie było końca przez najbliższe 20 minut. Potem zaczął się dzień jak co dzień. A to źle wynajęte mieszkanie, za daleko, a to posiłki w złych porach, drogie i tak dalej. Owszem, było parę miłych chwil w pokoju, kiedy to pani Waleria przyniosła 2 pudła deserowych ciastek, kawusię, śmietankę. Kaziu dokupił 2 olbrzymie, świeżutkie kremówy, które okazały się najlepsze. Nie jedliśmy, ale żarliśmy. Gdy wieczorem mężuś pojechał na nocleg, zaczęła się pierwsza atrakcja. Pani Waleria zaczęła jechać do Afryki z dużą prędkością. Okazało się, że ze swoją przypadłością chora była na grypkę jelitową, właśnie panującą od 2 dni w Busku. Makabra. Ledwie przespałyśmy jako taką noc, ujrzałyśmy rankiem w drzwiach roztrzęsionego, bladego Kaziubcia z chiobową wieścią na ustach. Ukradli nam samochód. Słysząc to, starałam się opanować, ale urosła mi wielka góra w gardle, a krew cała spłynęła mi do nóg, chociaż wcale nie chciałam. Posadziłam mojego gabciusia do śniadania, a ja razem z miłą pielęgniarką, wszyscy są mili w Krystynie, zadzwoniłyśmy na policję. Przyjechali szybko, moje szczęście zdołało się posilić, zeszli więc do policji. Pojechali na objazd po Busku szukać naszego skarbu.
Niestety, szukani rozpoczęli od miejsca, gdzie Kaziowi się zdawało, że zostawił auto, czyli przy miejscu noclegu. Po 2 godzinach znaleźli je na parkingu blisko Krystyny, bo okazało się, że Kaziu szedł pieszo na nocleg około 3 kilometrów z bagażami. Nasze punto cudo czerwone zresztą stało sobie blisko szpitala i mrugało oczkami do Gabciusia. A więc radość wielka, podziękowaniom panom policjantom nie było końca. To był pierwszy dzień umilania mi życia. Swoim zwyczajem po wielkim stresie wzięłam się do zajadania. Na początek zjadłam wielki kawał wspaniałego tortu od mojej drugiej współtowarzyszki, pani Stasi. Niestety, za niedługo zaczęły się moje dolegliwości grypowo-jelitowe. To znaczy, raz po raz bywałam w UCC-cie. Trwało to bardzo długo, zakończone ze żarciem 8 tabletek węgla. Przeżyłam noc nie najgorzej. Rano zostałam zaalarmowaną na nową wieścią od Gabciusia. Stanął w drzwiach i rzekł cicho: nie ma naszego samochodu. Na temat wejścia Kazia i jego oznajmienia już od 5 rano kraka pani Stasia. Pewnie ma coś z wróżki. Na jawie wszedł Kaziu, ledwie przełknął śniadanie. Chwilę odpoczął. Weź tam Kaziu, bo to przecież. Chwilę odpoczął, do pokoju zamknął. Chwilę odpoczął i poszedł dalej szukać zguby na parkingach wokoło domu, w którym spał. W sumie szukał 4 godziny. Na szczęście z dobrym rezultatem. Mimo to, zaraz po obiedzie podziękowałam Gabciowi za uszczęśliwianie mnie i tym samym poprosiłam o natychmiastowy powrót do domu, do Krakowa. Kaziu przed samym wyjściem zdołał zrzucić cały obiad w UCC-cie. Czułam, że już się zaczyna. Pojechał więc biedak z nabytą u nas w pokoju elitówką. Taki koniec był odwiedzin.